Szkoła Przetrwania uczy podstawowych technik survivalu. Części programu nie były kręcone w kolejności. Ze względów bezpieczeństwa ekipa i prezenter przebywali pod stałą opieką. Przed udaniem się w równie niebezpieczne środowisko zaleca się konsultację z zawodowym przewodnikiem. Tu jest syf, ja pierdzielę. Zobaczcie, co ludzie robią. To jest karygodne w Polsce. Armagedon, to... To jest przecież nie, no to jest... Dobra, teraz idziemy do tych tuneli. Do tego tunelu właściwie. Trzeba ostrożnie, ale tu jest gnój. Kurde. Ja pierdzielę. Jak żyję, czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Naprawdę. Ja pierdzielę. Masakra. Dobra, idziemy. Przedzieramy się dalej. No, miałeś rację, żeby maczetę wziąć. Nie da rady, muszę wyłączyć ten i inaczej to dać. Masakra. To co? Tutaj. A, bo to... Tu będzie boleć, jak upadniesz. To nie jest trawa, wiesz. Czekaj, gdzie on miał być? Tutaj, tak? Niby? Nie, jest tutaj. Zbadź go teraz, gdzie on jest. Tutaj jest? No. Pewnie pod nami. Nie? Na prosto, patrz, widzisz? Gdzie? Widzisz? Tam? No. A jest, no. To nie wiem, czy przyjdziemy tam, trochę dołem? Trochę dołem może. Z rzeźnią. Nie, nie, nie. Ja tak kiedyś szedłem po kopanę. No. Kopanę widziałem, że jest. No to paruje. Jeżyny.
No nie chciałbym tu się w lato przedzierać. Tylko z maczetą. O ja pierdzielę. Tarnina, sama tarnina. Jest. Powiem ci, czekaj, Hamburg. Niższy. No niższy na pewno. No, czyli tam musimy wejść, tak? Dobra, teraz nagramy taki krótki wstęp do filmiku. Witajcie, witajcie po raz kolejny. Słuchajcie, tu dzisiaj jesteśmy z kolegą, który mnie tu zaprosił na taką wyprawę. Natomiast teraz tak, słuchajcie, tutaj ogólnie chciałbym wam pokazać, jak Hamburgi na Annabergu mogą wyglądać mniej więcej podobnie, prawda? Budowa jest ta sama, także też jest, prawda, takie sklepowate. Tutaj wszystko, prawda? No szerokość, ja wiem, byśmy mniej więcej ta sama, prawda? Przecież... W środku tutaj to lepiej widać, nie? Jak będziesz no, miał kamerę, to możesz pokazać. To zaraz tam wejdziemy do środka. Dzisiaj kolega nie ma za bardzo czasu, mamy tylko 2 godziny niecałe, dlatego trzeba wracać jak najszybciej. Ale to zobaczcie, takie łukowate sklepienie. Mamy więcej ta sama grubość ścian jak na Annabergu. Wiadomo tylko, że tam jest robione z cegły, tutaj jest wylany beton. Dobra, żeby już nie przedłużać, słuchajcie, my wchodzimy do środka i pokażę wam mniej więcej, jak to, jak mogą, prawda, wyglądać Hamburgi w środku. Także wchodzimy do środka. Słuchajcie, już jesteśmy w środku, także zobaczcie, jak tutaj to wygląda. Także tak jak praktycznie na Annaberg. Pięknie, zobaczcie. Trochę jest wody, ale damy radę. Także lecimy w teren. Najlepiej jak lewą stroną pójdziesz. Lewą? Ktoś dzwoni. No. Aha. O ja pierdzielę. Już mi woda przeszła. Buty się docisną. No. Trochę tego mułu. Jest tego mułu, ale to nie przeszkadza. Piękna skała, nie? Tam już nie ma wody dalej, nie? Chyba? To tylko taki początek. Dobra, na noga, to nie dobry pomysł.
kurde. Czy masz kamerę? Tylko na razie tak wiesz, mnie tam nie za bardzo na razie nie. Nie nakręcę na razie, wiesz? Szeroko jest dobra, nie? Jaka nam dobra? No. Dobra, lecimy. Dobra, na górę szedłem. A już jest kurde ciepło, ci powiem, się robi. No, to jest najgorsze, bo jak to by walnęło, to jest... Ja pierdzielę. Już nie ma ratunku. Co widać? Tory. To tak jak na Annaberg. No. No. No jest wąskotorówka. Wąskotorówka. Także zobaczcie ślady po wąskotorówce, jeszcze tory są. Podobne były na Annabergo, tylko zostały rozebrane później, z tego co nam się udało dowiedzieć. Ale tu jest gorąco. No. Nie świecimy po nich. No i koniec. Zapadlisko. No. Czy nie? Czy strzelali? Nie wiem właśnie. Mogliby wiercić. Są wysadzani, to też jest, wiesz, problem. Ale podłożysz ładunek. No a czemu to przerwali dalej? Nie wiadomo. Nie wiadomo.
To i tak te latarki są słabe, to musiał być taki konkretny halogen. To jest słabe wszystko. Te latareczki nasze. Buty nie przemakają na razie, tak pierdziele. Nie, ale są wojskowe, no. Wojskowe. Na razie się trzymają buciki. Już się trochę założyło. Ło, ja cię pierdzie. Ale bagno. Ale dobrze, trzeba je przetestować. Jest gitara. Nie, twarzy nie ma, ostatnio były. No nie ma, nie ma. No. Chcesz tak, żeby się przebije, czy nie. Normalne wejście jest? Ale koniec, no. Co to jest? Drzewo jakieś syki, drzewo. Panie, taki model, jak wszystko. No, takie kurde. No, nisko jest. Jest, no ma niż auto może jeździć. Słuchajcie, może za niedługo tutaj od kolegi tato nam opowie o pewnym miejscu w Poznaniu, który był w wojsku tam w jakichś latach. To mówi jest, no jest jakiś schron niby, tak? I... No, jest, słuchajcie, stron, gdzie się zjeżdża, jest jakaś winda normalnie na samochody. Zjeżdża się, jest takie obrotowe jakby koło, samochód zjeżdża i tam, słuchajcie, wybieracie sobie miejsce dokładnie, gdzie chcecie. W którym chcecie jechać. Magazyn broni starego. Co to jest? Kulka gejna. Bez założę. Tak to wygląda tu, widzę. No, jak na Annabel, to jest tak samo. Się zaczyna, jak widzisz te zdjęcia, nie? To zaciskane, żeby wiesz, się nie zawaliło. No. To w życiu nie strzeli, nie? Nie, nie, jak jest takie łukowate, to nie, bo się to zwiększa siłę jeszcze bardziej, wiesz. Dobra, to teraz będzie test. Prawdziwy test dla tych butów. Ale tak mi pewnie zaleje na 100%. Pewnie, że nie będzie tragedii. No ale nic, trzeba się tam przedzierać. Ale mnie teraz zaleje. Ja pierdzielę. Dało tam nie wpuścić chyba, co? Ale bagażnik jest otwarty. Do bagażnika. O, ja cię pierdzielę. Ty, jeszcze nie przeszła woda. Teraz. Jakby się wlała na górę. Teraz już tutaj na górę. Powiem ci, że kurde, mało przeszło tej wody. Jeszcze raz.
jest. Szkoda, że to dalej nie budowali, wiesz. To co? Do następnego. Do następnego. To lecimy. No, ciężko się przełazi. No to trzeba korzystać z życia, póki jesteśmy młodzi jeszcze. Potem tego już nie będzie. Ale jesteś, widzisz, udało ci się. No. Świeża woda. Dobra, teraz akcja. No, już jesteśmy po pierwszym. No tak się nie powinno, tylko ci się powinno. Te krzaki przejść to jest naprawdę. No. No i gitara. Możemy śmigać do drugiego. Wreszcie świeże powietrze, nie? Stary, coś pięknego. Uja. Tylko wiesz, nie przeklinaj. No właśnie a propos tych butów, to no, Amerykanie mieli najgorsze. Nawet robili test niemieckie, a amerykańskie buty z II wojny światowej, to dużo właśnie Amerykanów w Ardenach miało problemy właściwie z nogami, tak zwana problem stopy okopowej. No po prostu nogi strasznie cierpiały. A niemieckie akurat wypadły najlepiej. A, lodówka nawet tu jest. To jest wszystko. Musimy na wakacje wyjechać. Walizki, ubranie. Tutaj w lato to smutuje się przydzierać. Ach, jeżeli. Dobrze, jest epicko. No to ma sensu, trzeba na chwilę zatrzymać kamerę. Słuchajcie, mówi, że no ludzie po prostu przychodzą i to, co jest niepotrzebne w domu, to przychodzą po prostu i ze skarpy zrzucają. Lodówki, pralki, meble, wszystko tutaj ląduje na dole. Jeżeli ja bym był w straży miejskiej, to no nie popuściłbym po prostu. Ja rozumiem wszystko, ale nie, już nie taki gnój, bo różne rzeczy wziąłem w latach, ale takiego Armagedonu to jeszcze nie widziałem. Ja pierdzielę. To jest gorzej katastrofa. Ale jeszcze idzie wejść. Póki go śmieciami nie zasypią za parę lat. No. Tak w jakichś krajach ty takich, wiesz, dzikich. Ja pierdziele. Nie no, to już jest. Co za banda. Dobra, wchodzimy do środka. Trzeba tutaj wejść normalnie jeszcze. Ja pierdziele. To jest. Ale to jest ty puszek, żebyś zarobił ty.
kamery, nie? Też wypalone jakby coś było i też widać, nie? Te... No, też takie właśnie wypalone. Tak samo na Anabergu było, nie? Szalunek wypalony. Tu jest nieskończone budowanie. Zaczęli, ale nie skończyli. No, ciekawe czemu. A to na jaki to okres datujesz tam mniej więcej? To wszystko tutaj? Pierwsza wojna. Pierwsza wojna światowa. Z którego dnia powstała to? Pierwsza co powstała? No ale czemu to skończyli, to już wam na to pytanie nie odpowiemy. Być może działania wojenne, nie wiadomo. Brak surowców też nie wiadomo. Znowu wyżej. No, trochę jest. Jak to wygląda. Pięknie. A złomiarze to byli, tylko otuliny zostały. No. No to już jest, powiesz, porządna mieć. Była. Widzę, jak jest wypalone, jak jest czarno, nie? No. Śmieci podpalił. Ale zobacz, że daleko nie masz żadnego szałunku, nie? Nic. Jest wykute normalnie, zobacz, tam się zaczyna, no. Kiedyś miało łączyć wszystko razem, nie wiadomo. Już tego nie... Już tego nie skończyli po prostu. Słabe te latarki. I koniec. Nietoperzy nie ma, nie ma. Bardzo dobrze. No, także zobaczcie. Menaszka, ty. No menaszka. Menaszka jest, patrz. Ha. Menaszka jak byk. Ale fancior. Może być niemiecka, wiesz? Kurde, ale fancior znalazłem. To może będzie góra z tej menaszki. Patrz, ludzie tu wchodzą, nawet nie wiedzą, co na ziemi leży. No, ale jest jak byk, wojskowa menaszka. Ja ją zaraz, kurde, wyczyszczę, ją biorę, może da się ją umyć nawet gdzieś. Kurde, ale jaja. Ale to jest upierdzielone. Dobra, tak wszystko pójdzie do prania. Sobie rękawiczki założę. O, tu coś jeszcze było, podejrzewam, wiesz? Robimy zdjęcie. Jest menaszka. Kurde, ale fancior, ty. Może być niemiecka. No. Jest. Menaszka, ale jaja, ty. Ha, wykrywacza nie potrzeba. A to jakbyś jeszcze przejechał wykrywaczem, to by coś może było. Tylko to już jest skała sama. Może jakieś monetki. No ale jak jest menaszka, czyli żołnierze to musieli być, być może. Też zależy, kto tu pracował, bo to może być też menaszka, wiesz, z pierwszej wojny światowej. No. Fajna. Fajna, fajna. Patrz, tu masz nawet te, te otwory. No, 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 no. Dwa są. No teraz, kurde, się można kłócić, czy jest to pierwsza, czy druga wojenna. Może jakieś, czekaj, jak były jakieś bicia na tych, na menaszkach, czy nie za bardzo? Muszę zobaczyć, umyć. No. Na pewno coś będzie. Dobra. Ja tam tylko jeszcze nagram ten kawałek. No bo tak, wiesz, jedna lampka to słabo, to widać. Ale trzeba patrzeć, kurde, pod nogi, może coś jeszcze będzie. No i koniec. No i nie skończyli, nie wiadomo czemu. Dlaczego, po co. Może jak hamburgi, nie, też tak stoją, nie? No.
Wiesz, wojna mogła przyjść i tak dalej i przerwano wszystko. No. Wszyscy poszli na front, mężczyźni. Nie było zmiłuj się. Ale kurwa dziwne, patrz. To wygląda jakby muszla albo coś, nie? A to normalnie odchodzi z tego. Patrz, nie? Sypie się. Ale widzisz, że jakie ma kręgi takie, no. Paski. To jest wapień, nie? Wszystko. No, we wieża, tu nie chciałbym, jakby to się waliło. To. Aby coś było w tym, nie? Dobra, nie ruszę, bo jeszcze pierdyknie i... To jest stara. No jest, no może by nawet, wiesz, pierwsza wojna światowa. Zależy, kto tu pracował, bo to mogło być, wiesz, przedwojenna taka jakaś. Tu też jeszcze są szyny, to nawet patrz, ale tutaj nie stoi. Jest jeden, a tu drugi, nie? No ale to by musieli kłuć jakoś, nie, żeby wyrwać. No. To nie tak obsiłup, to nie tak obsiłup. Takie dziwne, że to przetrwało tyle lat. No. No, także pamiętajcie, zawsze się rozglądajcie pod nogami, bo niektórzy ludzie idą po prostu i patrzą po suficie, po ścianach, a nie patrzą pod nogi. A po monetach chodzą. No, a po monetach chodzą, to się mówi. I co, to już jest koniec, nie ma innego już? Nie, nie, nie ma. Czyli kończymy ten temat. Czy to będzie już koniec filmu, tak? No, możemy tak zrobić. No, to jeszcze dojdziemy do końca i zakończymy ten temat. Sprawdź, bo może być naprawdę jakaś fajna. Śmieci. Stęple jeszcze tu leżą. Jakieś pochodnie ktoś sobie zrobił? No. Zasłon. Jaskiniowcy. No. Jaskiniowcy. No tą sobą to byś długo nie popalił. No. I się odusił prędzej ten. No. Też nie, wejście takie małe, a tu jest szeroko, nie? No. Zobacz, co tam jeszcze dalej, jak tu leci cała. Co tak, kurde, kamera nie chce łapać tego. Nie wiem, co to się dzieje. Ciemno, ciemno jest. Nie? Za ciemno jest. Strasznie ciemno jest. Muszę mieć porządny reflektor, żeby to oświetlić. Jupiter. No, Jupiter. Także nawet w śmieciach idzie fanty znaleźć. To by jeszcze coś pewnie wyszło, tylko kurde. Szukaj. Dobra, pierdzielamy z tym. Katastrofa. Nie, no to jest szok. Jest. A to będzie zasypane za niedługo, zobaczysz, parę lat i śmieciami to zawalą. Może i są jeszcze inne, jakieś ukryte. Tylko że zawalone. Nareszcie na świeżym powietrzu. Coś pięknego tak wyjść. Na świeże powietrze. Mnaszka. Fajna. Może być po niemiecka. Ja
tutaj. No. Ale gdzieś się trzeba dokopać. No, że w Afryce, Afrykę mamy w Polsce. Ktoś śmieci rzucił, słyszałeś to? Jest tam, stoi gościu. Stoi tam, już kurde jakiś śmieć poleciał, jakaś puszka. Tak to wygląda. Patrzy na nas. Już śmieci poleciały, następne. Ja bym ci dał, kurde. Go tak rzuci. No. Tu jej nie umyjesz, bo jest zamarznięte i tak. Tam u góry czy co? No to zobaczymy co to jest. Co to za betonowe konstrukcje? Kolega mówi, coś tam jest. Zobaczcie, najlepiej wyjść w teren. Nie siedzieć w domu, tylko spędzać czas w terenie. Menażka jak najbardziej cieszy, zawsze jakiś fant. Dobra. Tylko tam uważaj, żeby tam nie wessało do środka. Co to jest za dziura? Nic ciekawego. Bo nawet powiem ci, że ryby bym sobie nie chciał jeść nawet. No. Bo to były sumy 2-metrowe, to nie da rady. Dziękuję bardzo za takie... za takie miejsce. I to lepiej wygląda? O, proszę bardzo. Przypadkiem, który musiał zgnieść. Ale jest stara, nie? Stara. Bardzo stara. Dzień dobry. Nie wiem, tak rozkopali i zostawili. Ciekawe, nie? No. Bo nie było ostatnio. Nie było? Nie, to jest koparą wybrane, bo widać zęby jak dało. No ale po co tutaj to robią? Ale żeby wiesz jak... wszędzie płoty robili, wiesz? No. I... aha, przez to. Coś brali tu. Może być. A lepiej zajrzeć, bo wiesz, jakiś tunel ci może odsłonić przypadkiem. Jak? O!
Ciekawe po co, nie? To. Wyjeżdża ten. Ciucia z cholery trzeciego było. Tak jakby przykryte, nie? Ale nic z tego. To się... tu patrz, co jest. Patrz, no, ty. To taki porządny beton. Zbrojenie. Ty, tam może być dziura jakaś, ej. Trzeba to opadać. Co jest? Zasypane. Coś mi tutaj stało. Tutaj jakieś działania były wojenne, coś? Tutaj nic. Ruscy przeszli. Dziwne, że ktoś to wykopał, nie? No, ale po co? No dziwne, dziwne. Nic, idziemy dalej. Idziemy dalej. Piękny teren, tylko szkoda, że tyle śmieci jest, no. Uwaga, oblicz monitorowany. Monitorowany? Nie, ale nie ma co wchodzić, jak mają nas zgarnąć, to lepiej nie wchodzić. Nie, nie, to tam nie będę przeskakiwał. No ale jak, czekaj. Ale nie, no przecież możesz wejść, tylko że wiesz. Aha, żeby nie niszczyć. Widok jest, ja pierdzielę. Aha, żeby wiesz, nie zlecieć. Chodzić możesz. Odra. Nieczynne wyrobisko pogórnicze. O to chodzi, żebyś nie niszczył. Wejść można. Dwa i pół miliarda. Postawił to się górne. A tu to zostało. A kiedy wydobywali, nie mają. A skały milionów. Milionów lat temu. No. Kreda. Prowadzona była od początku XX wieku. Aha. Widzisz. No, czyli przed pierwszą wojną. No, tak. Także... Ciekawie, ciekawe tutaj. Ale obiekt ten ci pięknie, naprawdę. To zrobili, bo tego tutaj nie było. Jest głęboko, co? No. Trzeci tunel jest teraz normalnie tam, nie? Tak, ten szyb idzie. No. To tam jest właśnie trzeci tunel i do kanionki to jest dzisiaj czynne, nie? No, no. Co do dzisiaj na tak,
kurde, nie no, coś pięknego. Ach. No, o, też ciekawy temat. Jesteśmy w barze. O, takie coś. Takie coś widzisz. Kawał betonu, nie? I piękna okolica. Teraz Ikei. Komu się złożyli, wyrzucili, wiesz. Kupili nowy teraz. Trzeba to wszystko pozwiedzać, bo jak to potem zarośnie, to... O! Tarnina tutaj rośnie. O tych owocach jeszcze będziemy sobie rozmawiać, bo są naprawdę... super, ale teraz na razie jeszcze nic nie rośnie. Patrz jaki sprężysty, jak on skacze. Ja pierdzielę. Coś niesamowitego. Super, taka wentylacja jaka fajna, nie? No. Tu wychodzi. To aż takie to potężne zrobili. No jak wysadzali mi się daje. Tu też masz. Fajnie, fajnie. Chipsy jedli w przerwie, tak strzelali. Ty masz tą menażkę? Kurwa, gdzie ją zostawiłem? Ty nie gadam, że zgubiłeś. Nie, ja ją zostawiłem tam, gdzie myłem. A to pójdziemy z powrotem. Aha, dobra. Ja pierdzielę, to by było. Ty... z powrotem, tak jak szedliśmy, to... No. Właśnie jak nie te śmieci. Mówisz? Zakaz kąpieli i tyle, no. Tylko po to to zrobili. Ławeczkę, żeby sobie posiedział. No. A co, kąpią się czy nie? Nie. To już nie ma ratunku nawet.
No. Ryby, no te rybie ciosą. Menażka zaginęła. No. Tam powinni kamery dać. Tam u góry, no. Im się szybko zwrócił. O. Ja bym zamiast dawać kar, to wiesz, nagrać do telewizji i za karę sprzątać. I taka jeszcze koszulka na plecach, wyrzucałem śmieci do lasu. To jest takie najgorsze upokorzenie. Tak, bo ty tam nas osadziłeś, nie? Chyba nawet tam leży u góry, albo mi się... Jest. Dobra. Chcemy zarysować, ale widzimy, że w dół możemy wychodzić, nie? No, dobra, to czekaj, to już chowam.